Dzień dobry, witam Państwa. Jesteśmy dzisiaj w Wawerskim Centrum Kultury w Warszawie. Tutaj stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie zorganizowało w tym roku wystawę poświęconą zagadnieniu dobra. W minionych latach stowarzyszenie organizowało wystawy w innych miejscach. One były poświęcone mądrości, a także zagadnieniu prawdy. A dzisiaj ten temat dobra jest dla nas szczególnie istotny, bo zwłaszcza w ostatnim czasie, od paru miesięcy, kiedy angażujemy się w pomaganie naszym sąsiadom z Ukrainy, coraz częściej też zadajemy sobie pytanie o to, jakie są przesłanki do tego pomagania, co nami powoduje, dlaczego człowiek czyni dobro i co z tego czynienia dobra wynika. Moimi gośćmi w tej rozmowie, a będziemy teraz rozmawiać o tym, czy człowiek z natury dąży do dobra, czy raczej może zachowuje się w sposób, który uznaje za zachowanie dobra, dążące do dobra, dlatego że podlega urokowi autorytetów bądź władzy. Do tej rozmowy zaprosiłam dzisiaj panią profesor filozofii z Uniwersytetu Jagiellońskiego Joannę Hańderek. Bardzo dzień dobry. Miło. Dzień dobry. Oraz psychologa i prezesa Towarzystwa Humanistycznego Andrzeja Dominiczaka. Dzień dobry. Zatem jak to jest, moi drodzy? Mogę sobie pozwolić na to powiedzenie, moi drodzy, bo znamy się i nieraz też prywatnie przecież rozmawiamy o tym, czym jest dobro, dlaczego dążymy do dobra, czy człowiek z natury właśnie dąży do dobra, czy dobro w ogóle może być atrakcyjne, a może zło jest atrakcyjne, a zło nudne. Albo, przepraszam, bo może właśnie dobro jest nudne, a zło atrakcyjne i czasami bywa odwrotnie. Więc jak sądzicie, z perspektywy filozofa, w filozofii przecież mieliśmy wiele koncepcji mówiących o tym już od starożytności, że człowiek właśnie ze swojej istoty jest takim stworzeniem, które dąży do dobra. Czy rzeczywiście twoje doświadczenie, Jasiu, i twoja praca też zawodowa, twoje wykształcenie, twoje obserwacje życia codziennego potwierdzają to? Czy jest może inaczej? Znaczy, pierwsza rzecz, wszystko zależy od tego, jak będziemy rozumieć to naturalność, prawda, czym ona jest. No bo jeżeli mówimy tu o jakichś takich biologicznych uwarunkowaniach, no to jako istota stadna rzeczywiście mamy w toku ewolucji nabyte wzorce kooperacji, więc to możemy nazwać takim naturalnym dążeniem do dobra. Ale teraz to dobro często może być związane na przykład z dobrem wspólnoty, czy poszerzamy, prawda, te granice. No tu właśnie mamy współcześnie dobry obraz, bo z jednej strony spontanicznie bardzo dużo osób pomagało uchodźczyniom i uchodźcom z Ukrainy. I to jest właśnie takie działanie, które z jednej strony trochę rozszerza ten nasz altruizm o drugą grupę społeczną, z drugiej strony jednak można powiedzieć, że ta grupa społeczna przez to, że są Europejczycy, jest ciągle nasza. No gorzej wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o drugą granicę z Białorusią, no bo tam wychodzi z kolei pewnego rodzaju może nie tyle niechęć, co obojętność, która wiąże się przede wszystkim z faktem, że to już jest inna grupa, prawda, etniczna, więc nieco gorzej nam się wtedy przesterować na te działania takie altruistyczne. Natomiast w starożytności rzeczywiście już dużo było powiedziane i tutaj przecież Arystoteles zaczyna od tego, że każda istota żyjąca dąży do szczęścia, dąży właśnie do dobra. I to jest bardzo ciekawe, bo łącząc to właśnie z tymi biologicznymi aspektami, można zobaczyć, że my rzeczywiście mamy gdzieś ten taki gen i kulturowy, i biologiczny do choćby współpracy. Tylko teraz zależy od tego, jak bardzo rozszerzymy tę współpracę i dzięki temu, kogo tak naprawdę dostrzeżemy, prawda? Czy człowieka radykalnie innego, drugiego, obcego, czy też będziemy zamknięci. Z tego by wynikało, że nie tyle z natury, co właśnie z uwarunkowań kulturowych, prawda? Albo pewne podejmujemy splot, być może, tak. Podejmujemy te działania ku dobru, albo ich nie podejmujemy. A jak to wygląda z perspektywy psychologicznej? Co psycholog na to, czy dobro jest właśnie czymś w nas naturalnym, to dążenie jest naturalne, czy może właśnie jakoś inaczej uwarunkowane? No to, co Joanna powiedziała, to jest właśnie czysta perspektywa psychologiczna. Przynajmniej jeśli psychologię rozumiesz, tak jak na przykład Erich Fromm, który wprost coś takiego, jak Joanna przed chwilą powiedziała, powiedział w wykładzie w 1962 roku,
rozróżniając między człowiekiem żyjącym w stadzie, a człowiekiem żyjącym w społeczeństwie. Więc tu Joanna, przypuszczam, że nieświadomie, streściła mniej więcej ideę Fromma z tamtego czasu i moją w dużej mierze też. Znaczy człowiek z natury zwierzęcej, biologicznej, jak powiedziałaś, dąży do dobra własnego stada, ale może zwrócę uwagę na troszkę ogólniejszym poziomie, tak jakby troszkę bardziej filozoficznie, że... Tak, z perspektywy psychologicznej, a psycholog z perspektywy filozoficznej. To jest ciekawe odwrócenie ról, a jednocześnie dość naturalne, bo to, że my jesteśmy tak podzieleni na te role, jest moim zdaniem jakimś błędem uniwersytetu, instytucji akademickich w ogóle, bo moim zdaniem psychologia od filozofii nie powinna się już na pewno aż tak różnić. Powinna stać w jednym domu. Nie mówię, że wszystko się sprowadza do wszystkiego, że każde ujęcie psychologiczne do filozoficznego, ale jest tyle pokrewieństw różnych i bliskich, zwłaszcza w dziedzinie etyki właśnie, aspektów, które się łączą, że to nie przypadek, może, że Joanna podjęła akurat tę perspektywę psychologiczną. Ja chciałem do tego dodać, że to dążenie do dobra nawet w stadzie jest nieodłączne od dążenia do zła wobec każdego, każdej, kto nie należy do stada. Ale nawet Joanna to zilustrowała przykładami uchodźców albo należących do stada w naszym rozumieniu, albo nienależących. No oczywiście z punktu widzenia współczesnego sytuacja się trochę zmienia. Też trochę zarysowała Joanna trop, jakim przebiega ta zmiana, w taką stronę, że coraz więcej, no, dzięki kulturze, przynajmniej dzięki niektórym wersjom kultury Zachodu, postoświeceniowym przede wszystkim, coraz większą grupę istot homo zaliczamy do sapiens takich jak my. To znaczy coraz więcej nas uważa, że cała ludzkość należy do naszego stada. To nie w Polsce, ale w Polsce tylko niewielka grupa ludzi. Także jak już kogoś zaliczymy do naszego stada, to wtedy rzeczywiście ten nasz ewolucyjnie ukształtowany instynkt kieruje nas ku dobru wszystkich, których zaliczamy. Przy czym chcę jeszcze powiedzieć, że to jest mechanizm ewolucyjny oczywiście i to nie jest jakby nic dziwnego ani zdumiewającego, że ewolucja nas tak ukształtowała w stronę kooperacji, wsparcia, jakiegoś empatyzowania właśnie, tylko to jest tak, że ewolucja nie mogła zrobić inaczej, bo po prostu przetrwały te gatunki czy te podgatunki, które jako zwierzęta stadne były zdolne i chętne do współpracy. Wszyscy inni, którzy nie byli do tego zdolni lub nie potrafili tego robić, bo bardzo ważnym elementem jest prawidłowe rozpoznanie tego dobra. Żeby czynić dobro, trzeba wiedzieć, co to jest. No więc bez tej umiejętności i bez tej skłonności po prostu byśmy nie istnieli. Więc musieliśmy tacy być i jesteśmy. Dobrze, że wspomniałeś o tym, że ważne jest to, co rozumiemy przez dobro. O tym jeszcze będziemy mieli jedną rozmowę poświęconą właśnie dokładnie temu pytaniu, czym dobro jest. A tutaj bym chciała wrócić do tej kwestii, czy kierujemy się normami, czy kierujemy się posłuszeństwu, na przykład autorytetom, bo wspomnieliście o zachowaniach, które działają na rzecz dobra całego stada i one są związane z ewolucją, ale co z takimi działaniami też w naszej sferze czysto indywidualnej, niekoniecznie zawsze związanej z dobrem stada, gdzie musimy podjąć decyzję jeden do jeden, powiedzmy, w takiej relacji dwóch osób czy małej grupy osób. I wpływają na to czasami czynniki też zewnętrzne, czy mają jakieś, w każdym razie udział te czynniki zewnętrzne. Tutaj przed nagraniem sobie wspomnieliśmy o eksperymencie Milgrama. To jest taki eksperyment, który pokazuje właśnie, że autorytet często wywiera presję, w takim sensie nawet nieświadomym czy podświadomym, na człowieku, który może nie dokonałby krzywdy wobec innego, a jednak ją dokonuje,
kiedy właśnie ma nad sobą gdzieś to poczucie autorytetu innej osoby. Więc jak to jest? Czy działamy podług norm, czy podług zachowań ewolucyjnych, czy podług właśnie podług takich wytycznych, które sobie narzucamy ze względu na jakiś autorytet, czy jakąś władzę? Znaczy, ja myślę, że eksperymenty... No, bardzo proszę, nie powiedz tego, co ja zaraz zamierzam powiedzieć. Właśnie chciałam powiedzieć, że... Możecie mówić razem, tak, po prostu w kanonie. Historię o eksperymencie i o miligramie zostawiam tobie, bo myślę, że krytycznie to zaraz zaatakujesz. Natomiast ja bym powiedziała tak, no, z jednej strony mamy Georga Simla, który nam uświadamia, że w momencie, kiedy pojawia się trzeci, no to już mamy tą triadę, prawda? I ten trzeci jest takim czasami prowodem do dobrego albo do złego, ale on rozbija relacje ja-ty. Łatwiej nam funkcjonować w takich kategoriach etycznych w relacji ja-ty, no bo jednak sam na sam z kimś osiągamy nie tylko większą intymność, ale także większą taką możliwość dogadywania się, takiego procesu. Ja właśnie przed chwilą robiłam też rozmowę z Justyną Dąbrowską, która podkreślała tę potrzebę dialogiczności tutaj. Prawda? Która jest łatwiejsza w tej relacji. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której bym tu chciała wspomnieć, bo wydaje mi się jest ważna, bo jak popatrzymy na historię, no choćby kultury europejskiej, to mamy parę takich zwrotów niesamowitych, gdzie można powiedzieć presja kulturowa była bardzo silna, presja wzorców kulturowych była bardzo silna. Weźmy choćby historię niewolnictwa, czy historię takiej asymetrii i uprzedmiotowienia kobiet. I wszystko zaczyna się od zmiany, którą zaczynają jednostki. To są ci nieliczni, którzy widzą, że coś jest nie tak i zaczynają się przeciwstawiać, bardzo często w okolicznościach dramatycznych i ponosząc wręcz ofiarę, ale jednak moglibyśmy i jeżeli chodzi o abolicjonizm i o, prawda, sufrażystki, wymienić dużo osób, które w pewnym momencie są tą zmianą. I to jest ciekawe i teraz nie chciałabym tego uprościć, prawda, bo z jednej strony mamy właśnie te biologiczne uwarunkowania, z drugiej strony jest ta niesamowita presja kulturowa, ale jest jeszcze coś, co Herbert Marcuse ładnie nazywał, że my przy całym tym skomplikowanym determinizmie uwielbiamy wierzyć, że jesteśmy wolni. I to nas czasami napędza, żeby powiedzieć nie, zobaczyć inaczej rzeczywistość. No i z perspektywy kultury to rzeczywiście może być taki mechanizm, który spowoduje, że inni dołączają, no i potem, prawda, mamy tą zmianę, którą po jakimś czasie nazywamy na przykład właśnie takim, można powiedzieć, wręcz zwrotem etycznym, prawda, gdzie nagle zaczynam się brzydzić czymś, co wcześniej było normą, prawda, jak niewolnictwo, czy jak wykorzystanie kobiet, czy współcześnie popatrzmy na kolejną rewolucję, która jest związana tak naprawdę z nauką, choćby z animal studies, no bo coraz trudniej nam z tej perspektywy uprzedmiotawiać zwierzęta. O tym też chciałam powiedzieć, ale mamy okazję kolejnej rozmowy i będziemy o tej relacji człowieka wobec zwierząt też rozmawiać jeszcze za chwilkę. Ja w sprawie miligrama i wszystkiego, co się z tym wiąże, bardziej bezpośrednio w odpowiedzi na twoje pytanie, chciałem powiedzieć, że nawet w stadzie, nawiązując do tego, co mówiłem wcześniej o tym rozpoznaniu tego, co dobre, to nawet w stadzie bardzo często dochodzi do takiej sytuacji na konfliktu różnych dóbr, z których niektóre są rzeczywistymi być może dobrami, a inne wcale niekoniecznie, ale w wyniku błędnego rozpoznania albo jakiejś konkretnej sytuacji napięcia, w której zmienia się hierarchia dóbr, czy może się zmienić, no, ludzie są w dylemacie, popadają w dylematy i kierują się jednocześnie czy różnymi dobrami, co do których my mamy wątpliwości, ja w szczególności, czy wszystkie są rzeczywistymi dobrami, ale kulturowo są. Na przykład w przypadku eksperymentu Milgrama sam sytuacja była skrajna przez to, że nastąpiło zderzenie, wyjątkowo jaskrawe zderzenie, dwóch dóbr. Jednym dobrem było niekrzywdzenie tak zwanych uczniów w tym eksperymencie, czyli to było takie dobro rozpoznawane empatycznie przede wszystkim. Na ogół w większości sytuacji życiowych dość ważne, znaczy w sensie siły motywacyjnej. Zwłaszcza wtedy, kiedy w danej sytuacji zastanawiamy się, czy badamy
zachowanie pojedynczego człowieka, bo trochę inaczej to wygląda, jak jest grupa ludzi. A z drugiej strony mieliśmy autorytet naukowca, przynajmniej w podstawowej wersji tego eksperymentu, który to naukowiec w dodatku reprezentował poważną instytucję, jaką jest uniwersytet. W dodatku osoby badane dostawały wynagrodzenie za udział, jak to w Ameryce jest w zwyczaju. Za samo przyjście do laboratorium. I no, za wzięcie udziału. I dla nich nie było jasne, na przykład, czy jeżeli odmówią dalszego udziału, znaczy jeżeli szybko przerwą swoją rolę, przestaną ją odgrywać, to czy nie będą kazali im zwrócić tych pieniędzy. Więc działało wiele różnych czynników, ale no to z tymi pieniędzmi to może w ogóle nie jest gatunek dobra, ale autorytet uniwersytetu i autorytet naukowca to w naszym kręgu kulturowym jest dobro. Zresztą łączy się to z innym dobrem w ogromnej mierze ukształtowanym przez tradycję religijną, jakim jest posłuszeństwo. Znaczy, przypominam tutaj mit o wygnaniu z raju. Przecież człowiek został wygnany z raju za nieposłuszeństwo wobec Stwórcy, prawda? Bo w tamtym wypadku zjadł jabłko Adam. Znaczy najpierw, no wiemy, znamy, pewnie nasi słuchacze nawet lepiej znają ten mit niż ja. Karą za to nieposłuszeństwo było wygnanie z raju i ta kategoria posłuszeństwa, czy ta wartość posłuszeństwa, dla mnie antywartość, ale jednak funkcjonuje właśnie jako wartość, jako pewne dobro, jeżeli ma jakieś uzasadnienie, a tym uzasadnieniem był autorytet uniwersytetu i naukowca. No więc ci ludzie nie wiedzieli, co mają robić i moim zdaniem wprawdzie oni wybierali źle. I tutaj już musielibyśmy się, gdybyśmy chcieli, wdać w to, co nazwałem rozpoznaniem, czy właściwym rozpoznaniem dobra. Moim zdaniem oni dokonywali złego rozpoznania, ale pewien wariant tego eksperymentu, który był już w wersji oryginalnej, a w późniejszych powtórzeniach, replikacjach tego eksperymentu czasem się pojawiał, okazywało się, że jednak jest w nich, czy sumienie się odzywa, a sumienie odzywa się gryząc człowieka po polsku, także czy ugryzło ich sumienie, czy coś podobnego się działo w nich w związku z tą potrzebą czynienia dobra w oparciu o empatyczne współczucie z ofiarami tego rażenia prądem, że jak tylko jeden z współpracowników eksperymentatora w pewnym wariancie tego badania szybko przestał razić prądem tego ucznia, znaczy to było pozorne rażenie prądem, ale oni mieli poczucie, że naprawdę rażą, to inne osoby badane szybko też odmówiły, znaczy poszły za tym przykładem. To jest, że tak powiem, na konkretnym badaniu ilustracja tego, co mówiłaś o roli tego jednostki, która się sprzeciwia, prawda? To eksperymentalnie wykazano, że przynajmniej w niektórych wariantach, bo to znowu różnie bywało w tych powtórzeniach, czasem to się okazywało skuteczne, a czasem nieskuteczne i nie wiadomo nie o żadnych badaniach, których udałoby się rozstrzygnąć, jakie dodatkowe, szczegółowe czynniki sprawiały, że przykład tego nieposłusznego, szlachetnego, który nie chciał krzywdzić, działał i powodował, że inni szli za tym przykładem, a kiedy nie działał. To są bardzo ciekawe rzeczy, ale bardzo szczegółowe, więc nie wiem, czy w tej rozmowie znajdziemy. Na ten moment to nam musi po prostu wystarczyć. Tu obydwoje wspomnieliście, może Joasia bardziej wprost, o zagadnieniu wolności, bo tutaj też, prawda, jeżeli jedna osoba podjęła się działania innego, czyli odmówiła tego rażenia prądem, to no, przecież doświadczała swojego pola wolności, prawda, czy pokazywała, jestem wolny, nie poddam się właśnie temu, tej presji, powiedzmy. To był współpracownik eksperymentatora. Więc tam nie było śladu wolności, on miał takie zadanie, no ale rozumiem... Do tej wersji nie znam, ale rozumiem też, że jak inne osoby w związku z tym podjęły decyzję, że też nie będą razić prądem, no to już w tym momencie wyrażały swój wolny wybór, prawda? A Joanna, wspomniałaś wcześniej również o tej perspektywie wolności, czy takiego wyzwalania się z pewnych przyjętych, a...
a niewłaściwych na przykład form zachowań, tak jak niewolnictwo czy traktowanie kobiet w sposób przedmiotowy. Ja bym chciała troszkę o tym porozmawiać, bo to znaczy, czy właśnie teraz, kiedy podejmujemy działania w kierunku dobra, bądź ich nie podejmujemy, to jest wyraz naszej, czy za każdym razem jest to wyraz naszej wolności, czy takiej wolnej woli, czy jednak ta wolna wola jest pozorna, ponieważ de facto kierują nami normy, które świadomie bardziej bądź mniej świadomie przyjmujemy, właśnie żyjąc w pewnych kulturach, społeczeństwach. Czy ja bym zostawiła wolną wolę, bo to jest bardzo takie religijne pojęcie i tutaj... Bardziej to miałam Kanta na myśli, prawda, i to jego kierowanie się wolną wolą w realizacji chociażby imperatywów kategorycznych, no ale rzeczywiście możemy... No to skojarzenie takie powszechne, można powiedzieć, bo rzeczywiście u Kanta to trochę inaczej wygląda. Natomiast z wolnością to ja mam przynajmniej ogromny problem, właśnie tak patrząc na człowieka z perspektywy tego podwójnego warunkowania, prawda, i kulturowego, i biologicznego. To jest to, co Dawkins, prawda, tak ładnie ujął, że i geny, i memy, czyli te kulturowe geny nas bardzo mocno prowadzą, formatują. Bo rzeczywiście możemy pytać, no na ile mamy możliwość takich autonomicznych wyborów, czy aby czasem nawet to, co definiujemy jako dobro, nie jest już pewnego rodzaju pakietem, który otrzymujemy, tylko co najwyżej potem sobie przestawiamy te klocki kulturowe, czyli na przykład rozszerzamy kwestie podmiotowości. Autonomiczność byłaby łudą. Albo pewnego rodzaju taką grą społeczną, kulturową. Myślę, że to jest coś, co jest też taką sferą marzenia. Bo jak się przyjrzymy, to od XIX wieku, prawda, mamy konsekwentnie tych piewców wolności, czy takich nawet powiedziałabym historyków wolności, jak Søren Kierkegaard, czy Friedrich Nietzsche. Potem, prawda, w XX wieku do nich dojdą Sartre, czy Heidegger na pewnym etapie swoich rozważań, czy Jaspers. Natomiast dobrze po tych właśnie takich egzystencjalnych rozważaniach widać, że my tak naprawdę ogromnie potrzebujemy mówienia o wolności, czymkolwiek ona by nie była, że to jest raczej pewnego rodzaju takie marzenie, idea, której się trzymamy, wierząc, że jak mamy wolność, to już teraz możemy, prawda, zrobić coś, co będzie takie bardzo nasze, autonomiczne i w ten sposób tworzymy swoją aksjosferę. I to jest, myślę, ten nasz kłopot nie tylko z wolnością, ale też z wartościami, prawda? Bo albo mamy tą wizję, że dobro ma taki charakter metafizyczny, więc my go realizujemy, więc też tu trudno mówić o jakiejś wolności, są raczej wybory zmierzające do tego, co słuszne, albo odprowadzające nas od tego, co słuszne. No a jeżeli zrezygnujemy z metafizyki, no to zostaje albo determinizm taki kulturowo-biologiczny, albo właśnie będziemy uciekać w egzystencjalizm. Myślę, że każda z tych dróg jest gdzieś zamykająca, że gdzieś, prawda, droga leży pośrodku i to widać po naszych czasach współczesnych, gdzie już bardzo dużo jednak takich norm, zasad zostało skorodowanych czy rozbitych przez wiek XX, który cały czas nas przecież uczył różnych dekonstrukcji. I coraz bardziej zaczynam sobie uświadamiać, że teraz dużo zależy tak naprawdę od naszej takiej zdolności zrozumienia sytuacji, prawda? Czy zdolności zrozumienia do tego, co jest w zasadzie w danym momencie słuszne. I wrócę do tych dwóch granic, o których mówiłam, no bo z jednej strony ta z Białorusią granica jest taką granicą dramatu, prawda? Gdzie już powstał mur, gdzie ci ludzie, którzy do nas próbują, czy przez nas próbują, przez nasz kraj przejść, zostali odrzuceni, ale z drugiej strony tam jest przecież pełno ciągle heroicznych wolontariuszek, wolontariuszy, którzy ryzykują w tej chwili naprawdę bardzo dużo, nawet i spotkanie z polskim prawem, po to, żeby pomóc ludziom, którzy potrzebują tej pomocy. I to jest niesamowite, bo to jest właśnie takie przenegocjowanie tych granic i społecznych, i kulturowych, ale też granic pewnego absurdu. No bo jak w obliczu tego, co się dzieje, dalej działać, prawda? Tu gdzieś Albert Camus się kłania, który pokazywał właśnie ten absurd,
i to przełamywanie absurdu w imię drugiego człowieka. I może to jest czasami ten klucz, prawda, że zobaczymy kogoś, tą istotę, która potrzebuje, i wtedy jesteśmy w stanie te granice przepracować. Ja chciałem powiedzieć, wracając do twojego pytania, że mówienie o wolności często naznaczone jest takim błędem, znowu to jest wina w jakiejś mierze, w jakimś sensie takiego oddzielenia filozofii od psychologii, bo oddzielenia w tym wypadku wolności, czy poczucia wolności od rozpoznania sytuacji. Znaczy ludziom, którzy wybierają coś, co uważają za dobro, wydaje się, że oni to robią właśnie wyrażając swoją wolność tym samym. W rzeczywistości myślę, że w większości wypadków nie wyrażają wcale swojej wolności, tylko swoje ugruntowane przekonania albo swoją uwarunkowaną ideologicznie i kulturowo skłonność. I na przykład wybierają właśnie raczej w oparciu o odruch empatyczny ze wszystkimi ograniczeniami, albo ze względu na autorytet, albo z jakiegoś innego względu. I oni, gdyby ich zapytać, dlaczego właśnie zdecydowali, no to mieliby, szczególnie filozofowie zresztą, bo jest badanie bardzo piękne, opisane, omówione w książce Prawy umysł. Zapomniałem w tej chwili imię autora, nazwisko jest Hyde, o tym, że właśnie ludzie rozwinięci intelektualnie, wybitni intelektualnie, szczególnie chętnie i umiejętnie racjonalizują swoje decyzje, które wcale tak naprawdę nie mają motywacji racjonalnej. Tylko nie wiadomo jaką, najróżniejszą, często bardzo emocjonalną, albo często jest tchórzostwo czy cokolwiek. Ciekawym dla polskich naszych widzów i słuchaczy aspektem tego problemu jest ogromna różnica, moim zdaniem, między kulturą polską, w odniesieniu do twojego pytania bezpośrednio, a kulturą krajów zachodniej Europy przede wszystkim, ale również kulturą Zachodu w ogóle. Że w tamtej kulturze, gdzie spędziłem ileś lat w różnych krajach, więc wielokrotnie miałem do czynienia ze środowiskami ludzi myślących, rozwiązujących problemy, często grupowo, bardzo często uderzało mnie, że jak się postawi jakiś problem, czy zaproponuje się jakieś rozwiązanie, czy w ogóle postawi się problem, żeby był dostrzeżony i omówiony, to pierwsza reakcja w tamtych krajach, naprawdę właściwie we wszystkich, w których byłem tak naprawdę, nie jako turysta, jest taka: usiądźmy i porozmawiajmy. Czyli od początku zarysowuje się problem, czy osadza się problem w klimacie czy kulturze wolności i takiej wolności rozumianej dość konkretnie, która się wyraża w tym, że ileś osób się spotyka i każdy swój punkt widzenia przedstawia, prawda? I tam dalej to różnie przebiega, bo ludzie nawet na Zachodzie są ludźmi, nie wszystko koniecznie jest do końca takie wolne, idealne. Ale jednak w polskich realiach to wygląda zupełnie inaczej, czego ja doświadczam wciąż, zresztą często z Joanną w telewizji Racjonalista TV, gdzie próbujemy problematyzować różne rzeczy w środowisku, które uważa się za racjonalistyczne. I co się okazuje, że z najgorszą reakcją spotykają się te próby problematyzowania, czyli próby postawienia problemu i zaproszenia do dyskusji, czyli otworzenia obszaru wolności połączonego z obszarem rozpoznania. Bo Joanna prezentuje, jak Państwo widzieli, punkt widzenia w dużej mierze tradycji filozoficznej. Ja reprezentuję jakiś osobisty punkt widzenia, bardziej psychologiczno zachodnioeuropejski być może, czy amerykański, bo jestem przedstawicielem amerykańskiej instytucji i wydobywamy, akcentujemy różne aspekty problemu, co w ogóle tworzy sferę wolności, prawda? I to się u nas, w naszej kulturze spotyka po prostu z protestami i z agresją. Dlatego też te dyskusje czy rozmowy nagrywane przez czy organizowane przez Stowarzyszenie Siedzibą w Warszawie też postrzegam jako próbę przełamania tej polskiej fatalnej, nawet nie tradycji, tylko tego, w jakiejś mierze tradycji takiej przedkulturowej czy przedintelektualnej, gdzie każdy wierzy głęboko w swoje, nawet jeśli to w ogóle nie jest religijne. Ja bardzo Ci dziękuję za
ten głos, za to, że wspomniałeś o tej potrzebie rozmawiania czy problematyzowania, bo cieszy mnie to dlatego, że sama tak uważam, ale też i dlatego, że w rozmowie z Justyną Dąbrowską też to podkreślała Justyna Dąbrowska i o tym rozmawiałyśmy, więc widać, że jest to kwestia bardzo potrzebna, czy takie zjawisko bardzo potrzebne, no zwłaszcza pewnie w naszym społeczeństwie, któremu jest może trudno dzisiaj ze sobą właśnie taki dialog podnosić, co zresztą widać choćby na przykładzie tego, o czym ty wspomniałaś, Joanna, a mianowicie o czym również też Justyna Dąbrowska mówiła, czyli tym przykładzie właśnie granicy z Białorusią i granicy z Ukrainą, prawda, jakie mamy różne tutaj podejścia i problem, kiedy właśnie nie mamy tego właściwego rozpoznania. Więc ponieważ nasza rozmowa będzie musiała dobiegać powoli końca, to ja bym jeszcze chciała zapytać się Was właśnie o te może metody rozpoznania. Jak możemy sobie, poza tym oczywiście, że dobrze jest usiąść, rozmawiać, problematyzować i pozwolić się wypowiedzieć każdej ze stron i słuchać siebie uważnie, to czy może jeszcze są jakieś metody, które byście zalecali, które pozwalałyby lepiej nam rozpoznawać to, co jest słuszne, to, co jest dobre, co należy czynić? To znaczy, dla mnie jedną taką bardzo ważną rzeczą, wręcz podstawową, chyba leżącą też u podstawy etyki, jest jednak kwestionowanie własnego egoizmu, czy takich własnych potrzeb. Zrozumienie, że prawda, moja samorealizacja może kogoś ograniczać, czy może coś ograniczać. Więc krytyczne podejście do siebie, do swoich potrzeb, czy do własnego światopoglądu jest tutaj szalenie ważne, bo to wtedy daje takie otwarcie. Ja nie muszę od razu się zmieniać, prawda? Ale w momencie, kiedy mam większy dystans do tego, co uważam za istotne, czy łączące się z moją tożsamością, wtedy mam większe szanse na dostrzeżenie drugiego, czy nawiązanie, czy próby nawiązania jakiejś relacji. Chyba to jest istotne, prawda? Czasami wejście w takie asymetrie, gdzie ja niekoniecznie muszę dominować, tylko wręcz przeciwnie, prawda? Krok w bok, oddać pole drugiemu. Bardzo Ci dziękuję. Andrzeju, ja Tobie też jeszcze oddam głos, chociaż to, co powiedziałaś, Joanno, myślę, że warto jest takiego podkreślenia i chciałabym jeszcze to też tutaj zaakcentować szczególnie. Proszę, słuchamy. Ja chciałem powiedzieć, że to, co Joanna powiedziała o konieczności jakby krytycznego badania czy odrzucenia swojej egoistycznej perspektywy, tą metodą na to, bo to jest taki postulat, że powinniśmy to zrobić, ale to nie jest metoda. Ale to nie jest metoda. No właśnie. Może być metoda. Dystansuje się. Metodą byłby sposób, w jaki masz się zdystansować, a przede wszystkim jak zachęcić ludzi do tego, żeby poszli tym tropem. To jest główny problem, że ludzie nie chcą wcale tego robić. Moim zdaniem metodą na wymuszenie, to oczywiście nie jest optymalne, i nie chodzi mi o wymuszenie przemocowe, ale jakieś takie przez presję kulturową, jest właśnie to, o czym już mówiliśmy, czyli wprowadzenie w kulturę normy dyskutowania wszystkiego. A dodatkowo, czyli właśnie pokazywania różnych punktów widzenia, no to czy nam się podoba, czy nie, poza sytuacjami skrajnymi, gdzie w grupie jest ktoś, kto ma władzę i zaczyna, że tak powiem, ograniczać wolność innych uczestników. Ale poza tym skrajnym przypadkiem, no to wymusza w jakiejś mierze rezygnację czy dystans do własnego egoizmu, prawda? To jest jako metoda. Przed chwilą miałem jeszcze pomysł. Aha, chciałem jeszcze przypomnieć rozmowę, którą kiedyś odbyliśmy, ale nie do końca, o myśleniu jako podróżowaniu. Że to ta metafora może też być potraktowana jako metoda, bo to pokazuje, że myślenie w grupie, indywidualnie też, ale w grupie też, może mieć taki charakter, jak ma podróż, czyli charakter taki, w którym my, czy jako jednostki, czy jako grupa, po prostu odbywamy pewną podróż po różnych wariantach tego dobra, po różnych rozumieniach, po różnych aspektach. I to nie oznacza, że my musimy wybrać w sposób konkluzywny coś najlepszego.
czy że my musimy postawić na swoim. To by była znowu metoda na przełamanie egoizmu. Tylko razem podróżujemy i razem poznajemy. A ponieważ dla wielu osób, również w Polsce, tym razem na całym świecie, metafora podróży jest pociągająca, to wspólne myślenie jako wspólne podróżowanie, wydaje mi się, daje szansę na to, że zamiast się upierać na przykład przy jakimś jednym, jedynym wariancie i krzyczeć, jak na mnie kiedyś krzyczał profesor filozofii Przewarski za to, że uważałem, że należy ratować samobójców, a on uważał, że nie wolno ratować samobójców, to byłoby bardzo dobrze, żebyśmy o tym porozmawiali może w innym odcinku, gdybyśmy tak wspólnie odbywali podróż poznawczą w tej sprawie, to wiele ciekawych, subtelnych rozwiązań mogłoby się w niej pojawić. No, ponieważ doszło do kłótni między mną a profesorem, to nic ciekawego z tego nie wynikło i nie wiadomo, co jest dobrem, a co jest złem. Dziękuję serdecznie. Czyli tak, zapraszamy do wszystkich do tego, żeby jednak podejmowali dialog, rozmowę, żeby zdystansowali się wobec własnego egoizmu, żeby wchodzili w podróż myślową z innymi osobami. Podróż jest świetnym moim zdaniem tutaj porównaniem, dlatego że przecież jak jesteśmy w podróży, też przybieramy trochę inną postawę, nie taką autorytarną, jaką zdarza nam się przyjąć na własnym podwórku. Zatem zachęcamy wszystkich do tej podróży ku dialogiczności i ku pogłębianiu rozumienia tego, czym jest dobro i słuszne działanie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.